Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa. Panie ambasadorze, jakie nadzieje można wiązać z dzisiejszym spotkaniem grupy kontaktowej do spraw pomocy wojskowej dla Ukrainy, która odbędzie się w bazie w Ramstein? No przede wszystkim liczylibyśmy na to, że zawiąże się efektywnie ta międzynarodowa koalicja, której celem byłoby dostarczenie Ukrainie jakiejś efektywnej liczby czołgów zachodniej produkcji. Mi się wydaje, że to jest w tym momencie główny element oczekiwania, ale zdaje się, że będzie jeszcze więcej informacji dotyczących dalszych dostaw systemów artyleryjskich i innych systemów dalszego rażenia. A panie ministrze, to w takim razie na ile prawdopodobne, jak to w tej chwili pan ocenia, jest osiągnięcie tego pierwszego celu, o którym pan mówił, o tym też mówił pan prezydent Andrzej Duda podczas szczytu w Davos, mówił o tym, że ma nadzieję, że no, zostanie przekazana Ukraińcom taka już znacząca liczba czołgów. No, wiemy o tym, chociażby wczoraj 9 państw zadeklarowało, w tym Polska, Wielka Brytania, pomoc dla Ukrainy. Tam w tych deklaracjach mówi się między innymi o ciężkiej artylerii, ale mówi się właśnie też o czołgach. Zresztą Wielka Brytania już o czołgach, jeżeli chodzi o czołgi, to podjęła już taką decyzję, no ale ciągle czekamy na decyzję Berlina. Jak pan ocenia, skąd ta zwłoka i w gruncie rzeczy chyba można użyć słowa niechęć niemieckiego rządu do wydania zgody na przekazanie czołgów Leopard? Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, to nie chciałbym spekulować. Można powiedzieć żartobliwie, że to jest 50%, bo będzie tak albo odpowiedź będzie pozytywna albo negatywna, można powiedzieć w ten sposób. Ale myślę, że w koniec końców ta decyzja będzie. Chodzi tylko o to, żeby była we właściwym czasie i już dzisiaj jest trochę późno tak naprawdę na taką decyzję. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, skąd taka niechęć? Obawiam się, że to są pozostałości jeszcze Ostpolitik, czyli dawnej polityki przyjaznej wobec Rosji. Tych pozostałości tych błędnych założeń w niemieckiej polityce zagranicznej. Pamiętajmy jednak, że to nie jest całość niemieckiej klasy politycznej, że duża część nawet obecnej koalicji w rządzie federalnym, choćby Zieloni czy inne ugrupowania, ich podejście do tej kwestii jest znacznie bardziej pozytywne niż SPD, która zasiada akurat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pojawił się też postulat ze strony niemieckiej, aby dostarczenie czołgów od Republiki Federalnej, czy też zgoda niemiecka, żeby towarzyszyła jej podobna zgoda amerykańska na dostarczenie czołgów typu Abrams. I no, nawet jeśli to jest bardzo logistycznie skomplikowane, być może rzeczywiście byłby to dobry, symboliczny gest, który pomógłby przełamać te ostatnie opory. Panie ambasadorze, a proszę powiedzieć, no bo pan użył takiego sformułowania, że prędzej czy później najprawdopodobniej taka zgoda się pojawi. Tutaj czas jest, no niestety działa przeciwko nam, mówię przeciwko Europie, przede wszystkim przeciwko Ukrainie. A czy pana zdaniem państwa, które no, dysponują czołgami Leopard i chcą przekazać je Ukrainie, no, powinny rozważyć wykonanie tego przekazania bez zgody Berlina? Czy to jest w ogóle możliwe, czy nie? Ja mam nadzieję, że dojdzie do realizacji tego postulatu jednak ze zgodą Berlina. No, nie ma powodu, żeby ostatecznie tego typu decyzje blokować, a jeśli chodzi o czas, to ma pani redaktor absolutną rację. Gdybyśmy wcześniej podejmowali jako Zachód decyzję o przekazaniu ciężkiego sprzętu,
to być może wojna byłaby już skończona tak naprawdę. Gdzieś w okolicach późnego lata, wczesnej jesieni mieliśmy pewne okno możliwości, żeby zakończyć ten konflikt szybciej, żeby on się zakończył ukraińskim zwycięstwem. Widzieliśmy pewne szybkie działania wojsk ukraińskich na Charkowszczyźnie, później jeszcze na Chersońszczyźnie. No niestety ten czas, który został dany, Rosja wykorzystała na pewno ustabilizowanie frontu i teraz sytuacja będzie trudniejsza. To nie oznacza, że ona ma się skończyć ukraińską porażką, ale jest pewna stabilizacja na froncie i trudniej będzie ten konflikt zakończyć poprzez przywrócenie porządku prawnego na terytorium Ukrainy. Panie ambasadorze, sekretarz generalny NATO w ostatnich wypowiedziach na przestrzeni ostatnich tygodni bardzo mocno podkreśla tą konieczność dozbrajania i to szybkiego dozbrajania Ukrainy. Mówi także o tym, że jeżeli ktoś chce osiągnąć szybko pokój na Ukrainie, to po prostu nie ma innej drogi do tego pokoju niż dozbrajanie ukraińskiej armii. Proszę powiedzieć, czego my tak naprawdę możemy się spodziewać w perspektywie najbliższych tygodni? Czy tutaj mowa jest zazwyczaj o wiośnie? Jakich działań Federacji Rosyjskiej analitycy NATO się spodziewają na Ukrainie? No cóż, rzeczywiście sekretarz generalny NATO zajmuje w sprawie dosyć jasne stanowisko. Mogę się pod tym tylko podpisać i Polska zresztą swoją postawą. Można powiedzieć, jest pionierem takiej postawy, bo przypomnijmy, że Polska nie ma dylematu dotyczących ciężkiego sprzętu wojskowego już od późnej wiosny tak naprawdę i dzięki polskim dostawom choćby te kontrowersywy na Charkowszczyźnie czy na Chersońszczyźnie były możliwe. Natomiast w najbliższym czasie obawiamy się, że będą odczuwalne skutki działań takich jak te pierwsze fale mobilizacji, które Federacja Rosyjska podjęła w ostatnich miesiącach. Federacja Rosyjska też zmobilizowała w jakiejś mierze swoje zaplecze przemysłowe, aby przywracać dużą część starego sprzętu do użytku. Także będą to ciężkie chwile dla strony ukraińskiej, ale strona ukraińska również przygotowuje rezerwy. I w tym zakresie, w zakresie szkolenia wojsk, w zakresie właśnie dostaw nowego sprzętu pomaga jej duża część wolnego świata. Problem polega też na tym, że kończą się też te zapasy, zarówno po stronie rosyjskiej, ale także po stronie, nazwijmy to upraszczając, zachodniej, tego ciężkiego, zmechanizowanego sprzętu. Także trzeba rzeczywiście robić, co jest możliwe, żeby Ukrainie ten sprzęt dostarczyć, żeby ta wojna się skończyła we właściwy sposób, bo jeśli ona się zakończy jakimś zgniłym kompromisem albo czymś, co Rosja będzie mogła uznać za jakiś rodzaj swojego zwycięstwa, to można uznać za pewnik, że wojna wróci i to w momencie, który będzie dla Rosji wygodny. Czy tym okresem, takim momentem przełomowym może być właśnie wiosna tego roku, czy też jeszcze zima? Jak pan ambasador ocenia? Strona ukraińska mówi o lutym, marcu, także można powiedzieć, że jest to przedwiośnie. Mm-hmm. Końcówka zimy, przedwiośnie. A ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ambasadorze, jak w tej chwili ocenia pan wszystko to, co robi Federacja Rosyjska, aktywność Federacji Rosyjskiej na Białorusi? Z czym mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z próbą jakby ciągłego wiązania części przynajmniej sił ukraińskich przy granicy północnej, granicy z Białorusią, tak żeby cały czas tam tworzyć takie poczucie niepokoju i blokować tę część żołnierzy, którzy tam muszą stacjonować ukraińskich przed włączeniem ich do walki na wschodzie Ukrainy, czy też mamy do czynienia z realnymi przygotowaniami do jakiejś ofensywy właśnie z tego kierunku? Więc na pewno jest tak, jak mówi pani redaktor, czyli są to działania, których celem jest przynajmniej związanie sił ukraińskich na północy. Dodatkowo też terytorium Białorusi i białoruskie ośrodki szkoleniowe, poligonowe są wykorzystywane przez stronę rosyjską do szkolenia tych dodatkowych fal mobilizacyjnych.
No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, czy za tym idzie również perspektywa otwarcia na nowo tego frontu północnego. No tu nie mamy jednoznacznych sygnałów, które by na to wskazywały. Także bardziej chyba prawdopodobne na dzisiaj jest to, że jest to raczej próba odciągnięcia tych sił, jest to i też próba wykorzystania zasobów i obiektów logistycznych, obiektów szkoleniowych Białorusi dla celów mobilizacji Federacji Rosyjskiej. Tak, jaki cel Federacji Rosyjskiej wydaje się w tej chwili no, najbardziej prawdopodobny? Może inaczej, co może w tej chwili, czym może się kierować Federacja Rosyjska? Czego może co może chcieć osiągnąć podczas tej ewentualnej ofensywy, z którą pewno będziemy mieli do czynienia za kilka tygodni? Czy to jest przede wszystkim wschód Ukrainy i to jest dla Federacji Rosyjskiej priorytetem, czy też cały czas trwają przygotowania do powtórnego ataku na Kijów? No, też takie informacje się pojawiają, że Rosjanie cały czas jakby mają przekonanie, że zdobycie Kijowa to jest możliwość po prostu przejęcia kontroli nad całą Ukrainą. Długoterminowo i strategicznie celem Federacji Rosyjskiej oczywiście pozostaje likwidacja państwa ukraińskiego jako niezależnego bytu, jako takiego podmiotu, który jest niekontrolowany przez Rosję. Do tego oczywiście potrzebna byłaby kontrola nad Kijowem, ale myślę, że strona rosyjska sobie zdaje sprawę, że przy tych zasobach, które Rosja posiada na wysokich falach mobilizacyjnych, to Kijów jako no, bardzo duże miasto z dużą wolą walki po stronie ukraińskiej jest chyba celem, który realistycznie jest poza zasięgiem sił Federacji Rosyjskiej w najbliższych miesiącach. Także wschód Ukrainy pozostaje, czyli ta konsolidacja tych takich bardziej ograniczonych celów Federacji Rosyjskiej, czyli tych czterech obwodów, pozostaje chyba bardziej realistycznym celem. Co byłoby znowu wstępem do tego, żeby powrócić do jakichś działań mających na celu rzucić Ukrainę na kolana w czasie, w którym Rosja będzie mogła takie działanie prowadzić. Być może doszłoby do jakiejś implozji państwa ukraińskiego, do obniżenia woli walki ze strony Ukraińców. Wtedy Rosja próbowałaby narzucić Ukrainie swój system i swoje warunki. A proszę powiedzieć, czy bezpieczeństwo dla wschodniej flanki, ja rozumiem, że NATO cały czas analizuje ten poziom bezpieczeństwa, właśnie szczególnie no, przy wschodniej flance NATO z racji trwającej wojny za granicami państw członkowskich, ale czy w związku chociażby z aktywnością rosyjską w tej chwili na Białorusi, czy ten poziom no, zagrożenia, on w tej chwili oceniany jest jako wyższy, czy też utrzymuje się na tym samym poziomie od, no, powiedzmy, początku wybuchu wojny? Są dwa zjawiska, które obserwujemy zasadniczo od początku wojny. Pierwszy to jest taki, że Federacja Rosyjska liczy się z siłą i gotowością NATO. Widzimy, że Rosja raczej unika takich działań, które oprócz pewnej ostrej retoryki, która pojawia się od czasu do czasu, które mogłyby prowokować NATO. I to jest logiczne, bo prowadząc tak dużą operację, jak Rosjanie prowadzą na Ukrainie, angażując tam zdecydowaną większość swoich zasobów, po prostu Rosja nie ma tych zasobów i zdolności, żeby jednocześnie próbować ewentualnej konfrontacji z NATO. Z drugiej strony widzimy też, że Rosja tak naprawdę jest przekonana, że ze strony NATO nie grozi jej jakaś agresja, wbrew temu, co czasami strona rosyjska głosi, dlatego że Rosja pozwala sobie na znaczne obniżenie liczby swoich żołnierzy, swojego sprzętu, który jest dyslokowany w tych rejonach, które graniczą z Paktem Północnoatlantyckim, więc jakby Rosja zdaje sobie sprawę, że nie ma tych planów agresywnych ze strony Paktu Północnoatlantyckiego. I może się pojawiać jakieś przejściowe wahanie dotyczące sytuacji na Białorusi, ale ono nie jest bardzo istotne. W tym sensie nie widzimy prób do jakichś realnych działań agresywnych ze strony Rosji razem z siłami
białoruskimi przeciwko NATO. A panie ministrze, w takim razie, gdyby jednak pojawiła się no, realna perspektywa takiej ofensywy rosyjskiej, rosyjsko-białoruskiej być może, o której się mówi od samego początku wojny, której celem byłoby przejście wzdłuż granicy Rzeczpospolitej Polskiej po stronie ukraińskiej, czyli co najmniej zablokowanie, ograniczenie tego korytarza, najszerszego korytarza dostaw, który przechodzi z Polski przez Ukrainę, na Ukrainę. Czy to by oznaczało podniesienie poziomu zagrożenia, to przeniesienie, czy też no, uruchomienie teatru wojennego w bardzo bliskiej odległości od granicy NATO? To by oznaczało przede wszystkim zwiększenie prawdopodobieństwa ewentualnych incydentów, ponieważ jeśli strona rosyjska i białoruska lub którakolwiek z nich prowadziłyby tego typu działania przy granicach NATO, zawsze możliwe jest powtórzenie takich sytuacji, jakie miały miejsce w tym tragicznym incydencie w Przewodowie. Tych sytuacji może być więcej, one mogą być niejasne, to mogą być już uderzenia pocisków rosyjskich czy białoruskich. W takich sytuacjach znacznie łatwiej jest o ewentualną eskalację. Myślę, że strona rosyjska będzie raczej starała się uniknąć tego typu sytuacji. Nie sądzę, żeby w warunkach takiej operacji, która byłaby i tak ryzykowna dla strony rosyjskiej i białoruskiej, bo pamiętajmy, że broniący się, który jest przygotowany, nawet jeśli ma mniejsze siły, a możemy założyć, że do takiej operacji doszłoby wtedy, gdyby Rosja i Białoruś miały jasność co do tego, że liczebnie górują na stronę ukraińską na danym odcinku frontu, to nawet w takiej sytuacji broniący się może zadać stronie atakującej duże straty, może skomplikować jego plany, a do tego ewentualna próba angażowania sił NATO przez jakby agresję rosyjską już bezpośrednio na NATO byłoby włączeniem kolejnego gracza znacznie silniejszego niż Rosja. Także nie sądzę, żeby znalazło się to w bezpośrednich planach rosyjskich. Natomiast rzeczywiście wzrosłaby, tak jak powiedziałem, możliwość ewentualnych incydentów. Panie ambasadorze, czy możemy oszacować, jakimi siłami, które można przenieść na Ukrainę, dysponuje Federacja Rosyjska? Jakiś czas temu szef Ministerstwa Obrony Ukrainy mówił, że Ukraińcy zakładają, przynajmniej to była taka oficjalna wypowiedź w wywiadzie, że Ukraińcy zakładają, że gdzieś tam za Uralem Rosja ma przygotowanych około 200 tysięcy przeszkolonych żołnierzy, których będzie starała się przerzucić w najbliższym czasie na terytorium Ukrainy. Czy my mówimy, czy to te 200 tysięcy to jest taka realna liczba, a być może zawyżona, a być może zaniżona? Ja nie chcę podawać szacunków liczbowych, które wskazywały na to, jakie liczby są nam podawane podczas briefingów wywiadowczych w Federacji Głównej NATO. Jest to liczba, znaczy ta liczba, o której wiemy, której się spodziewamy, jest w granicach tego, o czym mówi pani redaktor. Pamiętajmy, że oficjalnie pierwsza fala mobilizacji, tak zwanej częściowej mobilizacji Federacji Rosyjskiej miała w zamyśle władz rosyjskich obejmować około 300 tysięcy żołnierzy, z czego część została użyta jako takie mięso armatnie, które miało zdobyć czas dla Federacji Rosyjskiej po to, żeby ta druga część tej puli mogła się przynajmniej w podstawowym zakresie przeszkolić. I teraz właśnie obawiamy się przybycia tej fali, która miała ten czas przeszkolić się w jakimś podstawowym sensie i zgrać się, która ma być tym w jakimś podstawowym poziomie efektywnym narzędziem wojskowym na froncie na Ukrainie. Panie ambasadorze, gołym okiem widać, że Polska pełni rolę takiego państwa mobilizującego państwa zachodnie, państwa NATO do tego, żeby coraz odważniej dozbrajać Ukrainę. Mówiąc odważniej, mam na myśli po prostu coraz silniejszą bronią. To Polska zaproponowała, by Ukrainie też przekazać system obrony Patriot.
Wiemy o tym, że na początku to w samej Polsce wywołało no, ogromne oburzenie nawet wśród polityków opozycyjnych. Pan były minister obrony, pan minister Siemoniak mówił o tym, że to jest w ogóle, NATO jest zszokowane taką propozycją ze strony polskiej, no, ale dziś widzimy, że te działania przynoszą efekty, bo po pierwsze te patrioty, które Niemcy mają, Polsce dostarczyły, one będą funkcjonowały na naszych zasadach w Polsce, ale po drugie też systemy Patriot jednak będą przekazywane na Ukrainę. No, Polska też zaproponowała czołgi Leopard. Wiemy, że idą za tym następni. Cały czas jest oczywiście problem przełamania tej niechęci Berlina. O tym rozmawialiśmy, ale jak pan ocenia właśnie tę politykę Polski? Bo ona bardzo często jest krytykowana. Opozycja mówi, że rząd wychodzi przed szereg, że ogłasza coś, mówi o czymś, a powinien w zaciszu gabinetów tylko rozmawiać ze swoimi partnerami z NATO i nie mówić publicznie, wtedy, kiedy inni się nie zgodzą. No cóż, tego rodzaju polityka czasami nie powoduje, że mamy większą ilość sympatyków w niektórych stolicach, ale jest ona rzeczywiście niezbędna. Bez pewnej presji publicznej nie doszłoby do pewnych przełomowych decyzji dotyczących choćby sankcji wobec Rosji na wiosnę. Pamiętajmy o aktywnych działaniach polskich władz w tym zakresie. Tak samo byłoby znacznie bardziej ograniczone nasze możliwości w zakresie zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Jeśli chodzi o systemy Patriot, to muszę powiedzieć, że była to rzeczywiście odważna inicjatywa strony polskiej. Ja sam byłem w pierwszej chwili zaskoczony, aczkolwiek te działania zostały od początku przyjęte z pewnym pozytywnym podejściem zarówno ze strony sekretarza generalnego, jak i przez stronę amerykańską. To mogę dzisiaj powiedzieć, że już wtedy toczyły się te rozmowy i strona amerykańska widziała w tym szansę na osiągnięcie sukcesu w zakresie tego, do czego chciała przekonać Berlin, czyli właśnie do wspólnej decyzji o przekazaniu systemów Patriot dla strony ukraińskiej. Także polska inicjatywa wpisała się w właściwy czas, we właściwy temat w tym zakresie. No cóż, jest to jedyne, co możemy robić i dobrze, że to robimy. Dobrze, że wykonujemy tego rodzaju działania i wywieramy tego rodzaju presję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.